elektrownie. Podczas konferencji o efektywności energetycznej w Polsce i w Europie ambasador Danii, pan Stijn Hommel, gospodarz spotkania, prezentował bardzo ciekawą aplikację na komórkę, która pokazywała w czasie rzeczywistym, ile energii produkuje jego kraj z wiatru, węgla, z wody. Zresztą nie tylko Dania, ale również ile Niemcy i inne kraje skandynawskie. Zanim u nas powstanie taka aplikacja, oddajmy głos biznesowi zajmującemu się poprawą efektywności energetycznej. Mówić będzie pan Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Polska. Efektywność energetyczna nie jest już mitem, nie jest już rzeczą, na którą trzeba czekać dekady. To są technologie, które są dostępne na rynku i właściwie nie ma żadnych powodów, żeby nie zacząć instalować je. W moim przekonaniu, a także na przykładach, które my pokazujemy, jesteśmy w stanie udowodnić, że ta efektywność zwiększa ilość miejsc pracy, które są tworzone, umożliwia nowe możliwości biznesowe, ale także zdecydowanie wpływa na rachunek ekonomiczny poszczególnych gospodarstw. Domów jednorodzinnych bądź też bloków. Mamy kilka przykładów, które jasno pokazują, że wymiana nawet termostatu przy grzejniku z takiego ręcznego na automatyczny powoduje zwiększenie tej efektywności energetycznej o nawet 46%, więc takie proste zabiegi, które właściwie są dostępne od razu, powodują ogromny wpływ na to, w jaki sposób wpływamy na nasze środowisko, jak dużo emitujemy dwutlenku węgla na atmosfery. Jak zwiększyć świadomość efektywności energetycznej wśród Polaków? Według mnie w tej chwili na rynku jest rzeczywiście pewnego rodzaju sceptycyzm, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych technologii. One są naprawdę proste, a także dostępne. One nie kosztują tak dużo, jak wszyscy myślą, ponieważ jeżeli weźmiemy tylko i wyłącznie pod uwagę inwestycje, to tak, te technologie sprawiają wrażenie drogich. Natomiast jeżeli doliczymy do tego również koszty zużycia energii, a w tym przypadku oszczędności z tytułu właśnie zużycia tej energii, to nagle w horyzoncie czasu dwu czy trzyletnim okazuje się, że te technologie są bardzo tanie. Należy to promować, edukować, ale wydaje mi się, że na rynku jest dalej duża potrzeba regulacji lokalnych, jakichś wytycznych, które pomogą ludziom zrozumieć, jaki jest benefit z tego, żeby korzystać właśnie z takich nowych technologii, no i żeby po prostu zacząć je instalować. Mnie to dziwi w ogóle, że my wciąż nie wiemy, że inwestując w nowoczesną technologię, zyskujemy w ciągu kilku lat już konkretne oszczędności. Dlaczego my się nie potrafimy tego nauczyć, panie prezesie? Ja myślę, że musimy czerpać garściami z przykładów, które widzimy dookoła nas. Jest jakiś mit, czy jest duża rezystancja, opór, jeżeli chodzi o stosowanie tych nowych technologii, a także nie ma supportu ze strony czy instytucji finansowych, czy rządowych. Na przykładzie na przykład Niemiec. Ostatnio czytałem o takim przykładzie, kiedy to niektóre landy niemieckie sponsorują, czy dotują nisko oprocentowane kredyty, które właśnie mają promować takie myślenie o efektywności energetycznej. I co się okazuje? Okazuje się, że zainwestowane 1 euro w tego typu technologie zwraca się 4 albo 5-krotnie. A z czego to wynika? No właśnie wynika to z tego, że to nie jest tylko efekt zainwestowania i oszczędności dla konkretnego odbiorcy, ale to powoduje wzrost technologiczny i wzrost tak naprawdę ilość miejsc pracy, a także siłą rzeczy oczywiście wpływa na tą sferę ekonomiczną, na oszczędność w postaci pieniędzy, które się mniej wydaje na konsumpcję energii. Jeśli chodzi o programy wspierające rozwiązania proekologiczne, no to jednak w gminach na przykład jesteśmy już po transzy programów, chociażby finansowania z NFOŚ-u, dopłat do paneli słonecznych, czyli jak rozumiem teraz brakuje kolejnych zachęt. Znaczy mamy rzeczywiście w Polsce pewnego rodzaju dysproporcje, jeżeli chodzi o alokację środków pomocowych, czy to są fundusze strukturalne z Unii, czy też to są środki narodowe. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, jaka jest struktura zużycia energii w Polsce. Głównym sektorem, który zużywa tą energię, to są budynki jednorodzinne, a także wielorodzinne, ale jednorodzinne w dużej mierze, bo to jest ponad 5 milionów budynków. Więc w tej chwili alokacja środków pomocowych jest nieproporcjonalna, ponieważ tylko 2% tych środków idzie na wsparcie inwestycji w tej części domków jednorodzinnych, natomiast ponad 94% jest alokowane na budownictwo wielorodzinne. Więc wydaje mi się, że w kolejnych latach należałoby się zastanowić nad logiką i nad sensem tego rodzaju układu alokacji środków. Na dzisiejszej konferencji powiedział pan o tym, że mamy zaledwie 1% domów, które można by uznać za nowoczesne pod względem wykorzystania energii.
Czy nie stawiamy siebie tutaj gdzieś na samym końcu Europy? Znaczy, jesteśmy rzeczywiście w ogonie Europy, jeżeli chodzi o tą technologię efektywną wykorzystania energii. No i rzeczywiście z mojej perspektywy, jeżeli popatrzymy, jak wiele domów w tej chwili podlega rewitalizacji czy modernizacji, no to jakby sama się nasuwa odpowiedź. Rzeczywiście mamy duży problem z już izolacją, która wykorzystana była do modernizacji budynków, ponieważ ona nie została zrobiona w sposób efektywny, czyli nawet domy, które już są zaizolowane, to też nie spełniają tych wymogów, to po pierwsze. Po drugie, mówi się o tak zwanej niskiej modernizacji, no bo jeżeli się sprowadza modernizację tylko i wyłącznie do wymiany izolacji albo do dołożenia izolacji domów, no że to, chodzi o styropian na tynk. Chodzi o styropian na tynk, no to nie daje to tego efektu finalnego, ponieważ tylko takie podejście kompleksowe, czyli nie tylko izolacja, ale również regulacja w środku, prawda, ale także i wymiana źródła generowania ciepła daje ten efekt najbardziej optymalny. Czyli te trzy elementy wspólnie dają dopiero efekt ekonomiczny i też zwiększa to efektywność wykorzystania energii. I jeszcze raz wrócę do tej części regulacyjnej. W momencie, kiedy tylko skupimy się na izolacji, no to stworzymy coś w rodzaju termosa, prawda? No ale nikt z nas nie chce żyć w termosie, więc no co robimy? Wietrzymy, prawda? Otwieramy okna i nagle to się okazuje. Tylko przy zastosowaniu izolacji zwiększamy pobór energii właśnie ze względu na to, że często wietrzymy. Natomiast w momencie, kiedy dołączymy do tego regulację, no to przynajmniej balansujemy te nasze potrzeby w zależności też od możliwości tego źródła. Więc dokładając trzeci element, czyli źródło pozyskania ciepła, jesteśmy w stanie rzeczywiście zbudować bardzo efektywny system. Jeszcze przytrzymam pana na moment przy mikrofonie i wrócę do początku rozmowy, bo wspomniał pan o termostacie. Jakie jeszcze nowinki może pan podać naszym słuchaczom, z których można skorzystać, no nie wiem, na przykład planując budowę swojego domu albo unowocześniając mieszkanie? Oczywiście można mówić o zwiększeniu efektywności w momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, zmienimy też źródło pozyskiwania ciepła. No i tutaj w rachubę wchodzą też źródła odnawialne, prawda? Czyli czy panele solarne, czy też pompy ciepła. No my bardzo promujemy to myślenie zielone też. To jest takie drugie paliwo. Jedno to jest efektywność energetyczna, ale drugie to jest właśnie ta zielona energia. Czyli no ten trzeci element albo drugie paliwo dodaje jeszcze rzeczywiście możliwości w dłuższej perspektywie, w dłuższym horyzoncie na bardzo dobre wykorzystanie energii, ale także niskie koszty eksploatacji. Pompa ciepła nie jest tanią inwestycją, ale jak się domyślam, spłaca się. Pompa ciepła spłaca się i te terminy zwrotu no, są uzależnione od momentu albo etapu budowy, no bo często na etapie planowania jesteśmy w stanie wyeliminować bardzo dużo kosztów, które są związane z innymi źródłami ciepła. Na przykład w momencie, kiedy stosujemy pompę ciepła, nie musimy budować komina dodatkowego, prawda? Czy też nie musimy adaptować jakiegoś pomieszczenia, żeby to pomieszczenie służyło nam właśnie do źródła ciepła. No i w tym momencie dostajemy nie tylko większy komfort, większy metraż na przykład budynków, ale jednocześnie obniżamy koszty. No niepotrzebne są również dodatkowe jakieś przyłącza, prawda, mediów. Teren nie musi być uzbrojony, więc te wszystkie koszty, jeżeli zliczymy, czyli spojrzymy się na ten rachunek całościowy, to nagle się okazuje, że to rozwiązanie jest jak nie tak samo kosztotwórcze, to no to jest przynajmniej na bardzo zbliżonym poziomie do tych tradycyjnych metod dostarczania ciepła. Czy spotkał się pan w Polsce z takimi rozwiązaniami architektonicznymi, które już rzeczywiście proponują pompy ciepła i nie ma tutaj alternatywy dla tradycyjnego ciepła, czy to z domowej ciepłowni, czy ciepła centralnego? Znaczy, jest wiele takich przykładów, jest wiele projektów, szczególnie jeżeli chodzi o te tereny poza miastami, no to wiadomo, że jeżeli chodzi o sieć czy cieplną, czy też możliwości dostępu do gazu są mniejsze, są bardziej ograniczone, co też oznacza, że w tym momencie często beneficjenci decydują się na inne formy, na bardziej alternatywne w tym momencie formy dostarczania tego ciepła, ale też w tym przypadku chłodu. No bo warto wspomnieć, że akurat te rozwiązania nie tylko dają ciepło w sezonie ogrzewczym, ale również w sezonie, kiedy ciepło nie jest konieczne, czyli w miesiącach letnich, no dodają możliwość chłodzenia pomieszczenia. Więc no w tym momencie rzeczywiście podwyższamy znacznie komfort życia, a jest to trend, no bo jak wiemy, to właśnie ta klasa średnia jest tym głównym napędowym
jakby zmian i technologicznych. No i ta klasa, która rośnie z 2 miliardów w tej chwili ludności do 5 całkiem niedługo, bo już w 2030 roku. I ja sądzę, że to jest właśnie ten trend. No wszyscy nie pomieścimy się w miastach, chociaż ta migracja jest duża. Natomiast no, wpływ na tą efektywność energetyczną dalej mają i będą miały domy jednorodzinne, które no, w Polsce stanowią znakomity odsetek, ponieważ no, na 6 milionów budynków, 5 milionów to są budynki jednorodzinne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Był to Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Polska.